Chcielibyśmy przeczytać Słowo Boże najpierw z Trenów Jeremiasza. Treny Jeremiasza, tren trzeci, albo rozdział trzeci. To jest strona 884 w tłumaczeniu warszawskim. Od 21, a w zasadzie od 18 wersetu. I myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Niech się nasyca zniewagą. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaiste nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi, gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się krzywdzi człowieka w spornej sprawie, czy Pan tego nie widzi? Któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał? Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech. Myśmy odpadli i zbuntowali się. Dlatego Ty nie przebaczyłeś. I z Ewangelii Jana, 6 rozdział. Od 28 wersetu. Rzekli więc do Niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli tedy do Niego: jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie,
chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wstąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Więc mamy zarówno fragment Słowa Bożego, świadectwo z tego, co mamy w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. I tutaj widzimy postawę człowieka, 18 werset w Trenach, 3 rozdział, który jest ewidentnie w stanie, gdzie widzi, że jego ludzkie siły są już dawno na wyczerpaniu. Może nie codziennie doświadczamy tego, ale po pierwsze, wraz z każdym dniem życia, z każdym krokiem naszych dni, gdy PESEL, jak to mówią, jest sędzią, czyli widzimy, że mijają lata, mijają dni, to nasza siła żywotna przepada. Nasza siła żywotna się wyczerpuje. Okazuje się, że pracę, którą potrafiliśmy kiedyś wykonywać 16 godzin dziennie, dziś umiemy już tylko 8, a widzimy, że jak tak dalej pójdzie, to za chwilę będzie wielkim wyczynem, jeśli damy radę robić to 4 albo 2 albo godzinę, albo wcale. Zaczyna się to dziać, tak jak mówią przypowieści, że przychodzą dni, o których powiesz, nie podobają mi się. I faktycznie to jest naturalny proces. Ale oprócz tego jest też tak, że mimo tego naturalnego procesu dostrzegamy w wielu przypadkach i także młodzi, także tacy, którzy powinni być w pełni sił, że nie mają tej siły żywotnej, że nie potrafią mieć nadziei w Panu, że to ulatuje, że tracą Pana z oczu, że zarówno ten dar Boży, jakim jest właśnie nasze ciało, które otrzymaliśmy od Pana, które potrafi wykonywać wiele wspaniałych czynności, że nasz intelekt, który potrafił nas nieraz ucieszyć, że umieliśmy rozwiązać pewne problemy, zawodzi, ale najważniejsze, że przestajemy dostrzegać radość i nadzieję w Panu. I tutaj właśnie ten 18 werset mówi o tym, że ten człowiek, który tutaj jest mówcą, tak właśnie zauważył, przepadła. Przepadła. Słowo przepadła jest dosyć mocne, bo ono jest takie jak gdyby bez nadziei odzyskania. To nie jest tak, że gdzieś się schowała za fotel, za szafę, odsunę szafę i znajdę. Tylko po prostu straciłem ją z oczu i nie mam pomysłu, jak ją odzyskać. I 19 werset pogłębia ten stan zagubienia, depresji. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Jest tutaj bardzo ważna zasada, że faktycznie jeśli będziemy nadmiernie koncentrować się na swoich problemach, na swojej niedoli, na swojej udręce, czy to rzeczywistej, czy tak jak my ją postrzegamy subiektywnie, być może ktoś inny by powiedział, co ty wydziwiasz, jest ci bardzo dobrze, po prostu masz źle ustalone priorytety, dlatego ci się wydaje, że jest ci źle. A
ty czujesz, że jest po prostu źle, jest niedola, jest udręka. To tutaj Słowo Boże mówi, że to wcale to rozpamiętywanie tej niedoli i rozpamiętywanie tej udręki, wspominanie o niej wcale nie pomaga. To jest piołun i trucizna. Piołun jest gorzki. To nie jest coś, co daje radość. Trucizna z kolei niszczy po prostu nawet te rzeczy, które są dobre, zaczynają być toksyczne. Jeśli do dobrego jogurtu dodam kropelkę trucizny, cały dobry jogurt stanie się trucizną. I tak jest właśnie, gdy koncentrujemy się na własnej niedoli i na własnej udręce. Nawet jeżeli ona jest prawdziwa, nawet jeżeli ona jest rzeczywista, nawet jeżeli ona w pełni zasługuje na obiektywne nazwanie jej niedolą i udręką. Ale coś tutaj idzie dalej. 20 werset. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. Często tak jest, że nawet nasz umysł chce powiedzieć: nie myśl o tym. Ciesz się. Przeczytaj Psalm 23. Przeczytaj Filipian 4 rozdział. Przeczytaj inne fragmenty, które zawsze cię podnosiły na duchu. I umysł tak krzyczy, ale dusza nie dość, że bezustannie, czyli nie przerywa tego dręczenia, ciągle to wraca, ciągle ten smutek trapi, torturuje, jest w środku. To przeżywa ten mówca, o którym tutaj czytamy. I jest punkt przełomu, 21 werset. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Więc mamy kogoś, kogo nie ma ten świat. Kogoś, kto po pierwsze ma te objawy łaski niewyczerpane i ma nieustające miłosierdzie. Terminy takie jak łaska i miłosierdzie ogrzewają nasze serca. One mają pewne znaczenie. Miłosierdzie to jest tego typu sytuacja, że nie dostajemy tej kary, na którą zasłużyliśmy. To jest miłosierdzie. I Bóg jest miłosierny, mógłby z jakiegoś powodu wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec nas. I jeśli objawia się Jego miłosierdzie, to nie wykonuje tej należnej nam negatywnej kary. Natomiast objawy łaski Pana. Łaska to jest obdarowanie nas tym, na co nie zasłużyliśmy. Obdarowanie nas niezasłużoną Bożą życzliwością. Czyli to jest dużo bardziej wysoki termin w porównaniu z miłosierdziem. Miłosierdzie powstrzymuje się od wykonania słusznego wyroku. Łaska obdarowuje tego, który nie został ukarany. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Tutaj jest modlitwa tegoż właśnie autora tych trenów. Każdego poranku objawia się na nowo. I to jest prawda. W każdym naszym dniu mamy dowody na to, że objawy łaski Pana są niewyczerpane i każdego dnia możemy widzieć, że Boże miłosierdzie nie ustaje. I od tego punktu, który nas uczynił chrześcijanami, czyli uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa, możemy każdego dnia zacząć dzień i sobie przypomnieć, że Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i to jest objaw zarówno Bożego miłosierdzia, bo
moja kara nie dotknęła mnie, ale też łaski, bo Pan Jezus wszedł do nieba i mam miejsce w domu Ojca. I to jest łaska. I każdego dnia, poza tym wielkim, ogromnym dowodem łaski i miłosierdzia, mamy setki, tysiące, dziesiątki tysięcy mniejszych dowodów na to, że objawy łaski Pana są niewyczerpane i że miłosierdzie Jego nie ustaje. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. To jest bardzo ważne, żebyśmy cieszyli się z tego, że na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa możemy powiedzieć, że Pan jest mój. Jezus jest mój, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Nadzieja to jest takie słowo, które w świecie nie ma dobrego marketingu. Można powiedzieć, że jest niezrozumiane. Natomiast w Biblii nadzieja to jest więcej niż pewność, bo nadzieja nie zawodzi, mówi Pismo. Więc jeżeli ja potrafię zawieść, to nadzieja nigdy nie zawodzi. Więc jeżeli chrześcijanin mówi mam nadzieję, to jeżeli mówi po ludzku, to nie wiemy co mówi. Ale jeżeli mówi biblijnie, to mówi, że jest bardziej niż pewien, że to się stanie. Więc warto używać tego słowa świadomie. Słowo nadzieja jest więcej niż pewnością. Nadzieja nie zawodzi. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa. Czy ufasz Panu? Co to znaczy ufa? To jest bardzo trudne komuś zaufać. Nawet ci, którzy są zbawieni, poza kwestią zbawienia w wielu rzeczach nie ufają Panu. Ufają sobie i szukają własnych rozwiązań. Ufają kolegom z pracy. Ufają rodzinie. Nie ufają Panu. Czy wtedy nie okradamy się z tych błogosławieństw, które Pan nam przygotował? Bo Pan jest dobry dla tego, kto Mu ufa. To jest obietnica. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa. Czy możesz tak na przykład powiedzieć, dobry jest sąsiad dla tego, kto Mu ufa i dlatego zaufałeś sąsiadowi? Jak zaufasz sąsiadowi, może się okazać, że ten sąsiad faktycznie dołoży starań i będzie przyzwoity. Ale dobry jest tylko Bóg. Tak przecież Pan Jezus powiedział. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Dobry jest tylko Bóg. I właśnie dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa. Dla duszy, która Go szuka. W każdym kroku warto szukać Pana i korzystać z tych właśnie błogosławieństw. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. To jest bardzo ważna rzecz, że my lubimy dużo mówić. My lubimy się skarżyć. My lubimy narzekać. A tu jest w milczeniu. Mamy w spokoju czekać na ratunek Pana. Nie narzekać, nie krytykować, nie podejmować niepotrzebnej mowy trawy. Bo tutaj jest dobrze czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Więc możemy powiedzieć, odwracając ten werset, niedobrze jest czekać gadając na zbawienie Pana, narzekając, wylewając z obfitości zmartwionego serca ten szlam, który tam się zebrał.
Bo jeżeli jest tak źle, że niedola i udręka rozlała piołun i truciznę w moim sercu, to jeżeli ja zacznę tym zatruwać otoczenie, to nie zrobię słuchaczom niczego dobrego. Dobrze jest, gdy człowiek nosi jarzmo w młodości. Dobrze jest, kiedy właśnie mamy taką postawę, że rozumiemy, że jest czas uczenia się, jako młodzi ludzie musimy podnosić większe ciężary, popełniamy błędy, ciężej pracujemy za mniejsze wynagrodzenie. Jest to naturalna kolej rzeczy. I tutaj jest to nazwane jarzmem. Więc jeżeli faktycznie ucząc się ponosimy różnego rodzaju wysiłki, które nam towarzyszą, to jest to, jak mówi Psalm 27, dobrze. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. To także jest bardzo ciekawe, że tutaj nie jest przedstawione to, że to ludzie wkładają to jarzmo, choć faktycznie mogą być w to zaangażowani. Tutaj jest powiedziane, że to jarzmo wkłada Pan. I tutaj cała sprawczość jest przypisana Panu. To On jest tym, który jest tutaj aktywny. I dalej o tym człowieku mamy powiedziane, niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Może. To jest bardzo mocne słowo, bo słowo może jest słowem, które przeszywa nas przez plecy dreszczem. Dlaczego? Dlatego, że ono daje z jednej strony małe światełko w tunelu, ale z drugiej strony nie gwarantuje, że ono zaświeci. I niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Niech się nasyca zniewagą. Faktycznie różnego rodzaju zniewagi spotykają nas na codziennych drogach. I to jest bardzo ciekawe, że w kazaniu na górze Pan Jezus powiedział, że jeśli cię uderzą w jeden policzek, nastaw mu i drugi. I tu jest już ta myśl wcześniej, niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Faktycznie lepiej jest pozwolić się obrazić, niż samemu być winnym tego, że się kogoś obraziło. Bo wtedy to jest nieoczywiste, że ta osoba nas faktycznie obrazi. Może nam się tylko tak wydaje. Może za szybko tą osobę oceniliśmy, czy tą sytuację. Ale jeżeli to ja będę obrażał innych, ja będę innych policzkował, to już mam ten czyn na swoich rękach. I Pan nie odrzuca na wieki. Pan nie odrzuca na wieki, jest taką sztywną regułą, że faktycznie, jeżeli jesteśmy własnością Pana i podlegamy karceniu Pańskiemu, to jest wyraźnie powiedziane, że to karcenie ma swój kierunek, swój cel, swoją regułę, swoją zasadę. I tu ta zasada w 32 jest wyjaśniona. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. W drugim liście do Koryntian mieliśmy wyraźnie przedstawioną sytuację z człowiekiem, który był poddany pańskiemu karceniu w wykonaniu zboru. I było powiedziane, aby go nadmiar smutku nie po prostu zniszczył, nie przeciążył. Więc to jest Boża zasada. Bóg doskonale widzi, gdzie jest ludzka granica i my jako ci, którzy się od Niego uczymy, również musimy stosować miarę. Lepiej za wcześnie wycofać się z zasmuceniem, niż kogoś przeciążyć
tym zasmuceniem. Bo tutaj nigdy doskonale się nie dopasujemy do Bożej zasady, do Bożej reguły. Ale możemy z tego się nauczyć tego, że właśnie Pan ma taką zasadę, że jeśli zasmuca, znowu się lituje według, no właśnie, nie według sprawiedliwości, nie według zakonu, ale według łaski, czyli obdarowania czymś, na co zupełnie nie zasługujemy. Smutek jest faktycznie być może konsekwencją jakiegoś upadku, być może jakiegoś złośliwego czynu, być może czegoś, co nie powinno mieć miejsca. I zakon krzyczy: zetnijcie to drzewo. Ale Pan na podstawie łaski lituje się. I 33 jest: nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Bo nie jest celem Bożym zasmucanie i trapienie, tylko osiągnięcie celu wychowawczego. Czyli to nie trapienie dla trapienia i nie zasmucanie dla zasmucania jest celem. Celem jest to, co Bóg chce w duszy człowieka osiągnąć, i to jest celem. Dlatego może się okazać, że w jednym przypadku ojciec, pracując z synem, wykona pewne czynności w inny sposób niż z innym dzieckiem. I tak właśnie jest z Bogiem. Dla jednego wystarczy pogrożenie palcem, dla drugiego trzeba go zetrzeć w moździerzu z krupami, a i tak nie opuści go głupota, i trzeba wtedy zastosować litość połączoną z obawą, jak mówi Jakub. I tutaj 34. Gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi, gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się krzywdzi człowieka w spornej sprawie, czy Pan tego nie widzi? To jest bardzo ważne pytanie. Czy Pan tego nie widzi? Od razu tutaj trzeba sprostować pewien błąd, który się bardzo często pojawia. Tak zwany dualizm. Niestety ludzie w sposób naturalny w pogaństwie wyznają dualizm. Czyli wierzą w to, że za złe rzeczy odpowiada diabeł, a za dobre rzeczy odpowiada Bóg. I że to są rzekomo równoważni partnerzy. Jest to bardzo poważny błąd i faktycznie my, gdy się nawróciliśmy do Pana Jezusa, wiemy, że dla nas istnieje tylko jeden Pan i On jest suwerenny. I On ma władzę nad wszystkim. Żeby komuś stała się krzywda, Pan Jezus powiedział, że jeśli mają spaść na ziemię wróble, to najpierw Ojciec Bóg musi wydać dekret. A my jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za 5 groszy, czy podobna jest tam wycena, bardzo niska. A mimo to ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca, bez dekretu Ojca. I tak samo tutaj. Na wszystkie działania niekorzystne musi być Boże przyzwolenie. Jak widzieliśmy Joba, to najpierw diabeł musiał dostać zgodę od Boga, aby móc Hiobowi cokolwiek uczynić. Tak samo jest u ciebie i u mnie. Zanim cokolwiek przykrego nas spotka i z ręki diabelskiej nas to dotknie, to diabeł musi dostać pozwolenie od Boga, zanim będzie mógł zadziałać. Dlatego dla nas stroną jest tylko Pan. Dlatego my wiemy, że to nie jest tak, że to są równoważne siły dobra i zła, tylko wiemy, że Pan jest ponad wszystkim i On jest suwerenny. On jest tym, który zarządza ziemią. Któż może powiedzieć,
że staje się coś, czego Pan nie nakazał. No więc nikt nie ma prawa tego powiedzieć. Wszystko, co się dzieje, to jest Boże dzieło. Gdy Hiskiasz dostał informację, Ezechiasz, Hiskiasz, zależy jakiego przekładu używamy, dostał informację, że na pewno umrze, ma uporządkować swój dom. Dowiedział się tego od proroka Bożego, więc to nie był jakiś wybryk jakiegoś nieodpowiedzialnego człowieka, który przyszedł i powiedział mu coś na wyrost. Faktycznie taki był dekret Boży. Pan nakazał, aby Hiskiasz umarł i Pan nakazał, aby Hiskiasz uporządkował swój dom, gdyż na pewno umrze. Ale Hiskiasz bardzo mądrze zaczął się modlić. Do kogo? Do Pana. Dlaczego? Dlatego, że tylko Pan, jako suwerenny Pan, ma możliwość zmienić swoje postanowienie. Nikt inny. Nie jest tak, żeby to mógł ktokolwiek inny zmienić. I Pan dodał mu 15 lat. Ale przysłał też lekarza z lekarstwem, z medycyną. Tam był akurat okład, o ile dobrze pamiętam, z figi. Z placku figowego, tak jest to na nasz język przetłumaczone. Czyli generalnie jakaś substancja chemiczna, która zadziałała dodatkowo. Bez dekretu Pana oczywiście można by go obkładać tymi plackami. Dostałby jeszcze być może uczulenia na te placki. Więc tutaj musimy pamiętać o tym, że to Bóg jest decydentem. On o wszystkim decyduje. On nakazuje, rozkazuje, jest suwerenny. Czyż z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Odpowiedź brzmi tak. Z ust Najwyższego pochodzi zarówno złe, jak i dobre. Nie zawsze pytania biblijne są takie, że od razu trzeba odpowiadać domyślnie, dlatego że trzeba się wgryźć w kontekst i czasami pytania są potem odpowiedziane przez apostoła czy przez proroka w taki sposób, że widać, że odpowiedź nie jest tak, jak tutaj pozwoliłem sobie odpowiedzieć, czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre. Bo tutaj mamy odpowiedź z wielu miejsc Pisma, które doskonale nam mówią, tak, z ust Najwyższego pochodzi zarówno złe, jak i dobre. I jest bardzo ciekawe pytanie. Na co może uskarżać się człowiek, dopóki żyje? Czy w ogóle jest taka rzecz, na którą możemy się uskarżać? Czy mamy jakiekolwiek prawo do uskarżania? Okazuje się, że tak. Jest wola Boża w tym zakresie. Chcesz się na coś uskarżać? Uskarżaj się na swoje grzechy. Uskarżaj się na swoje grzechy. Codziennie mamy mieć cichy czas z Bogiem, przeszukać swoje codzienne życie, codziennie szukać z latarnią Słowa Bożego, czy jest jakiś grzech w naszym życiu i go w świetle Bożym po prostu Panu wyznać. I mamy, już dzisiaj powoływałem się na list do Koryntian drugi, ale w 1 Koryntian 5 rozdział jest powiedziane, że na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. I jak wiemy, temu świętu towarzyszyło również takie przedsięwzięcie związane z prześnikami. I ponieważ Żydzi nie mogli mieć niczego, co miałoby w sobie kwas, drożdże, to przez cały tydzień musieli w okolicach tego święta sprawdzać swój dom, prześwietlać. Normalnie się przecież używa chleba, różne okruszki spadają za meble, za szczeliny podłogi i tak dalej. Więc tutaj jest to bardzo pouczająca lekcja, bo właśnie to przez 7 dni mamy szukać takich źródeł grzechów. Więc tutaj także my zgromadzamy się w niedzielę na łamanie chleba,
i na naszą paskę został ofiarowany Chrystus, to tam apostoł Paweł odwołuje się do tego święta żydowskiego, że właśnie przez to, że łamiemy chleb, pijemy z kielicha, wspominamy Pana i to jest tak jakby odpowiednikiem naszej Paschy, a z kolei nasze tygodniowe życie ma być takim szukaniem źródeł kwasu i wyczyszczaniem życia, uskarżaniem się na swoje grzechy. Codziennie szukać, czy nie ma jakiegoś kwasu w naszym życiu. Codziennie szukać, czy gdzieś jakiś okruszek z codziennego życia nie odłamał się od chleba i nie wpadł za szafkę, bo tego ma nie być. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi. Czyli jeżeli działamy, to jest droga, idziemy po czymś. To jest to, po czym idziemy, jak wykonujemy swoje obowiązki. I tego nikt za nas nie zrobi. To my osobiście mamy swoją drogę, bo tu jest nasze drogi. I nawróćmy się do Pana. Tego nikt za ciebie nie zrobi. To tylko ty sam osobiście możesz zrobić. Oczywiście może brat lub siostra ci na coś wskazać, ale to jest tak jakby światło wpadające przez okno budynku, że ktoś ci pomoże szukać tych źródeł kwasu. Ale jak sam tego kwasu nie dostrzeżesz, to możesz się nawet na taką osobę obrazić. Ty musisz sam mieć usposobienie, szukaj, uskarżaj się na swoje grzechy. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech. Mężczyźni mają się na każdym miejscu modlić, wznosząc czyste ręce bez swaru do Boga. I tutaj też jest ta kwestia wzniesienia dłoni do Boga w niebiesiech. I myśmy odpadli i zbuntowali się, dlatego ty nie przebaczyłeś. Okryłeś się gniewem i prześladowałeś nas, bezlitośnie zabijałeś. Tu jest odwołanie do tych wydarzeń, które miały miejsce w Jerozolimie i w Judei w tamtym czasie. Natomiast jeśli teraz przejdziemy do Ewangelii Jana, 6 rozdział, to w Ewangelii 6 rozdział też mamy powiedziane 2 razy o woli Bożej, o woli Ojca. Rzekli więc do Niego, do Pana Jezusa to rzekli, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże. I zarówno to, co widzieliśmy w trenach, jak i to, co tutaj zobaczymy, to jest tak jakby 2 strony tej samej monety. Tam mieliśmy bardziej ukierunkowanie na to, co Słowo Boże nazywa upamiętaniem w życiu chrześcijańskim. Bo to chodzi o upamiętanie kogoś, kto jest wierzący, zbawiony, jest bezpieczny, a tutaj jest bardziej strona wiary. Oczywiście ku nawróceniu, ku pierwszemu takiemu punktowi styku z Ewangelią także te 2 strony grają rolę. Bóg wzywa do pokuty, do upamiętania, do uznania się przed Bogiem za grzesznika, ale również wzywa do wiary, do uwierzenia. I to są 2 strony tej samej monety, tak ściśle ze sobą powiązane, że spotykamy miejsca, gdzie jest pokuta i wiara, upamiętanie i wiara, uznanie się i wiara wymieniane razem, ale są też miejsca, gdzie jest tylko sama wiara. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony bez wymieniania drugiego, bo to nie jest tak, że tam jest jakoś ogołocone to wezwanie, tylko po prostu jest to ściśle ze sobą powiązane. I tutaj widzimy, że rzekli do Niego, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże. Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Pan Jezus jest godny tego, żeby Mu zaufać. Pan Jezus jest godny temu, żeby Mu wierzyć. I to jest dzieło Boże. To jest coś, co tutaj jest odpowiedzią Pana Jezusa na to, co mamy czynić. Co mamy czynić? Wierzyć. Co mamy
wykonywać jako dzieło Boże? Wierzyć. Wierzyć w tego, którego On posłał. To jest bardzo ważne, że tutaj Pan Jezus tak stawia tą sprawę. Bo my jako ludzie jesteśmy przywykli do takiego religijnego nastawienia, zakonnego. Mieć 613 przykazań, najlepiej z jakimś komentarzem uczonego męża, rabina, Talmudu czy czegoś, żeby nam wyjaśniono, co to znaczy. I wtedy bardzo chętnie taki algorytm sobie, jak taki komputerek, byśmy wprowadzili i chętnie byśmy mieli te różnego rodzaju jakieś zwisające tasiemki i jakieś filakterie na czole. O, byśmy się świetnie czuli. Ale to nie dotyka serca. To jest dalekie od duszy. To jest dalekie od tego, co czytaliśmy w trenach. To jest dalekie od uskarżania się na swoje grzechy. Rzekli więc do Niego, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Pan Jezus mówi, wierzyć w Tego, którego Bóg posłał. Wierzyć w Pana Jezusa. I tutaj widzimy, że to jest coś, co otwiera nas na ten prześny chleb. Na Pana Jezusa. Pan Jezus jest chlebem życia. Pan Jezus jest chlebem, w którym nie ma kwasu. Pan Jezus jest tym, który właśnie jest tym, dzięki któremu możemy żyć. To mówi 33 werset. Uwierzenie w Pana Jezusa jest równoznaczne z jedzeniem chleba Bożego. Chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Pan Jezus jest tym chlebem Bożym. Jeżeli wierzysz w Pana Jezusa w codziennych czynnościach, w codziennych krokach wiary, w codziennych krokach praktycznego naszego postępowania, to się żywisz tym chlebem Bożym, jakim jest Pan Jezus. A jeżeli wierzysz w siebie, to wtedy się zjadasz sam. Na ile cię starczy? A jeśli wierzysz w sąsiada, to zjadasz sąsiada. Naprawdę zabraknie. Szybko okaże się, że to jest droga donikąd. Natomiast wierzenie w Pana Jezusa to jest, tak jak tutaj widzimy, pożywianie się chlebem Bożym. Tym, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Więc jeśli wierzymy w Pana Jezusa, nigdy łaknąć nie będziemy. Bo to Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Pan Jezus jest prawdziwym chlebem z nieba. Pan Jezus jest nie tylko godny tego, żeby się Nim pożywiać każdego dnia, ale jest tym, który potrafi naprawdę nasycić. Tym, który jest chlebem żywota, jak mówi 35 werset. I tutaj Pan Jezus wyjaśnia, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Synonimem, równoważnikiem, tym samym, co jedzenie z tego chleba, to jest przyjście do Pana Jezusa. Masz jakiś problem w życiu? Przyjdź do Pana Jezusa. Najważniejsze, gdy przyszliśmy do Niego w sprawie zbawienia, ale także w sprawach codziennego życia mamy przyjść do Pana Jezusa. Nigdy łaknąć nie będziemy, jeśli przyjdziemy w każdej sprawie. Nigdy On nie zawodzi. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Tutaj jest jednoznacznie to pokazane. To jest taka forma wypowiedzi typowa dla żydowskich mówców, że oni tą samą rzecz kilkakroć. Raz my mówimy, Żydzi zazwyczaj to samo mówią dwa albo trzy razy, używając różnych słów. I 35 werset właśnie tę samą rzecz tak jakby przedstawia z dwóch, a być może nawet z trzech stron, tak żeby na pewno słuchający zrozumiał. I Pan Jezus mówi ze smutkiem w 36 wersecie, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. A dla nas jest pociechą coś, co jest w 37 dalej. Tego, który do mnie przychodzi,
nie wyrzucę precz. W pierwszym rzędzie jest to obietnica ewangelizacyjna. Gdy ktoś przychodzi do Pana Jezusa, na pewno na tym skorzysta, otrzyma zbawienie, ratunek. Ale również w naszych codziennych sprawach, codziennego życia, te, które nas gnębią, to Pan Jezus zawsze nas chętnie przyjmie, zawsze chętnie nam pomoże. I dalej, 39 mówi o woli, to już jest w 38 zaczęte, wolę tego, który mnie posłał, Pan Jezus przyszedł spełniać, a to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. O kim Pan Jezus mówi? Mówi o nas, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa. Pan Jezus tutaj mówi, że wolą Ojca jest, aby ani jednego z nas nie stracił. Czyli Bóg chce, abyśmy wszyscy do końca dotrwali. I 40. To jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Więc widzimy jednoznacznie, że to, czy my dotrwamy do końca, to tak jak czytamy zresztą w Filipian, że z bojaźnią i drżeniem zbawienie mamy sprawować, gdyż to Bóg daje i chcenie i wykonanie. To nie jest tylko ludzka chęć, bo gdybyśmy w jakikolwiek sposób mogli tutaj coś pomóc, to moglibyśmy również i zaszkodzić. Ale to nie jest zależne od nas. To jest Boże działanie. To Bóg daje i chcenie i wykonanie. Korzystajmy z tego, bo Bóg daje nam wskazówki, jak te kanały łaski i miłosierdzia odetkać. Jeśli faktycznie taka rzecz się w naszym życiu stanie, jak ją czytaliśmy właśnie w trenach, to drogą do odetkania tych zatkanych kanałów, gdy myślimy, że przepadła moja siła żywotna, moja nadzieja w Panu, zaczynam wspominać własną niedolę i udrękę i to jest wtedy piołun i trucizna, którą zatruwam siebie i innych dookoła, to drogą do tego jest przyjście do Pana Jezusa, żeby temu zaradzić. Szukać, czy nie ma gdzieś jakiegoś kwasu na moich drogach, czy wszystko wyprzątnąłem i narzekać jedynie na swoje grzechy, a radować się Panem każdego dnia. Na co może uskarżać się człowiek, dopóki żyje? Odpowiedź: niech się uskarża na swoje grzechy. Więc jeśli chcesz chwalić, to Pana. Jeśli chcesz się uskarżać, to na swoje grzechy. Jeśli chcesz być radosny, to przyjdź do Pana Jezusa, bo On nikogo, kto do Niego przychodzi, nigdy nie odrzuci precz. Ty nie będziesz pierwszy.